ósmej kolejce spotkań lubelskiej klasy okręgowej, kontynuująca dobrą passę cisowianka Drzewce, tym razem podejmowała na własnym obiekcie zespół rezerw puławskiej Wisły. W poprzedniej kolejce puławianie pokonali u siebie Wisłę Annopol 5-3, natomiast gospodarze wygrali gładko 6-0 z Unią Bełżyce i byli zdecydowanym faworytem tego spotkania. A oto już składy, w jakich wystąpiły obydwa zespoły. Wisła Puławy. W bramce z numerem 12 Mateusz Miduch, z dwójką Bartosz Abramczyk, 3 Maciej Soleniec, 5 Jakub Korpysa, 6 Oliver Gembala, 9 Kuba Podkówka, 10 Bartosz Nadzieja, 11 Antonio Korbo, 15 Kacper Szymanek, 7 Aleksander Pionka i z numerem 19 Kacper Pyska. Trenerem drużyny Wisły Puławy jest pan Robert Złotnik. Gospodarze cisowianka Drzewce wystąpiła w następującym składzie. W bramce z numerem 12 Kacper Frąg, 3 Mateusz Łakomy, 6 Maciej Pięta, 9 Krystian Kobus, 13 Jan Wankiewicz, 16 Daniel Kendra, 17 Sławomir Radzikowski, 19 Daniel Krzysztoszek, 22 Dominik Giziński, 24 Mateusz Antoniak i z numerem 25 Konrad Szczotka. Trenerem drużyny cisowianki Drzewce jest pan Łukasz Giza. Sędzią głównym tego spotkania był pan Rafał Kalinowski, na liniach zaś pomagali mu Piotr Wójcik i Adrianna Szczęsna. Od początku spotkania gospodarze przejmują inicjatywę i stwarzają sobie sytuacje bramkowe. Krystian Kobus podaje na 16 metr do Konrada Szczotki, ale piłka po jego uderzeniu mija nieznacznie bramkę puławian. W szóstej minucie piłkarze cisowianki przechwytują piłkę na połowie przeciwnika i przeprowadzają szybką akcję prawą stroną boiska. Maciej Pięta dośrodkowuje w pole karne, ale Krystian Kobus uderza zbyt lekko i Mateusz Miduch nie daje się zaskoczyć. 11. minuta spotkania. Piłkarze Wisły wznawiają grę z autu i piłka trafia do Antonio Korbo, który posyła długie podanie do Aleksandra Pionka, jednak jego uderzenie mija nieznacznie bramkę gospodarzy. W 17. minucie gospodarze przechwytują piłkę w środku boiska. Jan Wankiewicz podaje do Konrada Szczotki, który wystawia piłkę Sławomirowi Radzikowskiemu, ale ten nie wykorzystuje znakomitej okazji do zdobycia bramki. W 23. minucie spotkania piłkarze Wisły wznawiają grę od własnej bramki. Piłkę przechwytują gospodarze i ta trafia do Konrada Szczotki, który wystawia ją do niepilnowanego Sławomira Radzikowskiego i tak pada pierwsza bramka dla gospodarzy. W 23. minucie meczu cisowianka Drzewce Wisła Puławy 1-0. Po zdobyciu bramki piłkarze cisowianki jeszcze bardziej podkręcają tempo i stwarzają sobie kolejne sytuacje bramkowe. Daniel Krzysztoszek podaje w pole karne do Konrada Szczotki, ale Mateusz Miduch nie daje się zaskoczyć i broni to uderzenie. W 29. minucie gospodarze przeprowadzają szybką akcję lewą stroną boiska. Krystian Kobus podaje do Konrada Szczotki, ale sędzia odgwizduje pozycję spaloną. Minęła zaledwie minuta i oglądamy kolejną akcję piłkarzy cisowianki. Daniel Kendra wyprowadza piłkę z własnej połowy i podaje do Krystiana Kobusa, który wywalczył rzut rożny. Ponownie do piłki podchodzi Daniel Kendra i dośrodkowuje w pole karne. Ta trafia do Jana Wankiewicza i tak pada druga bramka dla gospodarzy. W 30. minucie meczu cisowianka Drzewce Wisła Puławy 2-0. A to już 34. minuta spotkania. Akcja gospodarzy prawą stroną boiska. Po ładnej wymianie podań piłkę w polu karnym otrzymuje Krystian Kobus, ale jego uderzenie trafia wprost w ręce Mateusza Miducha.
41. minuta meczu. Piłkarze Cisowianki wymieniają podania w środku boiska. Konrad Szczotka podaje w pole karne do Krystiana Kobusa, ale bramkarz Wisły ubiega zawodnika gospodarzy. W samej końcówce pierwszej połowy gospodarze mieli jeszcze szansę na zdobycie kolejnej bramki. Piłkę na prawej stronie boiska otrzymuje Maciej Pięta i podaje w pole karne do Konrada Szczotki, ale po raz kolejny bramkarz Wisły ratuje sytuację i broni to uderzenie. Po bramkach Sławomira Radzikowskiego w 23 minucie i Jana Wankiewicza w 30 minucie Cisowianka Drzewce Wisła 2 Puławy, wynik do przerwy 2-0. Od mocnego uderzenia rozpoczęli gospodarze drugą połowę meczu. Po przechwyceniu piłki na lewej stronie boiska Daniel Kendra dogrywa piłkę do Krystiana Kobusa, a ten mocnym uderzeniem zdobywa trzecią bramkę dla miejscowych. W 47. minucie spotkania Cisowianka Drzewce Wisła Puławy 3-0. Napór gospodarzy nie ustaje i oglądamy kolejne składne akcje. Tym razem prawą stroną boiska Mateusz Antoniak dośrodkowuje w pole karne. Piłka trafia do Dominika Gizińskiego, ale bramkarz Wisły zapobiega utracie bramki. W 51. minucie fatalny błąd przy wznowieniu gry popełnia bramkarz Wisły. Piłkę otrzymuje Konrad Szczotka, ale Karol Pawłowski rehabilituje się i wybija piłkę na rzut rożny. Z każdą minutą rośnie przewaga gospodarzy. W 55. minucie po ładnej wymianie podań w pole karne gości wpada Sławomir Radzikowski i podaje do Daniela Kendry, który zdobywa czwartą bramkę. W 55. minucie meczu Cisowianka Drzewce Wisła Puławy 4-0. Trener Wisły Puławy Robert Złotnik nie ochłonął jeszcze po utracie czwartej bramki, gdy jego drużyna otrzymała kolejny cios. Rzut rożny wykonują gospodarze. Uderzenie Dominika Szymanka zostaje zablokowane, ale Krystian Kobus dobija piłkę do pustej bramki. W 60. minucie spotkania Cisowianka Drzewce Wisła Puławy 5-0. Po stracie bramki goście wznawiają grę ze środka boiska. Jakub Korpysa popełnia fatalny błąd i Krystian Kobus pewnym uderzeniem zdobywa szóstą bramkę dla swojego zespołu. W 61. minucie meczu Cisowianka Drzewce Wisła Puławy 6-0. Piłkarze Wisły ograniczają się już tylko do wybijania piłki jak najdalej od własnej bramki i gospodarze mają kolejne sytuacje bramkowe. W tym przypadku Mateusz Kamola próbuje lobować bramkarza, ale Karol Pawłowski wybija piłkę na rzut rożny. Michał Chwiszczuk dośrodkowuje z rzutu rożnego, ale ponownie bramkarz Wisły ratuje sytuację. W 64. minucie błąd przy podaniu popełnia bramkarz Wisły i piłkę przejmuje Daniel Kendra. Jego dośrodkowanie kończy Mateusz Kamola, zdobywając siódmą bramkę dla swojego zespołu. W 64. minucie meczu Cisowianka Drzewce Wisła Puławy 7-0.
Minęły zaledwie 2 minuty i gospodarze przeprowadzili skuteczną akcję lewą stroną boiska. Krystian Kobus podaje do Michała Chwiszczuka, który przepięknym uderzeniem zdobywa kolejną bramkę dla swojej drużyny. W 66 minucie meczu Cisowianka Drzewce Wisła Puławy 8-0. W 71 minucie oglądamy kolejną akcję Cisowianki lewą stroną boiska. Po bardzo ładnej wymianie podań na czystą pozycję wychodzi Daniel Kendra i tak pada 9. bramka dla gospodarzy. W 71 minucie meczu Cisowianka Drzewce Wisła 2 Puławy 9-0. W 74 minucie Mateusz Kamola wychodzi na czystą pozycję, ale przegrywa pojedynek sam na sam z bramkarzem Wisły. W 77 minucie meczu gospodarze wyprowadzają piłkę od własnej bramki. Po szybkiej akcji i dokładnej wymianie podań Dominik Szymanek zdobywa 10. bramkę w tym spotkaniu. W 77 minucie meczu Cisowianka Drzewce Wisła Puławy 10-0. Rozbici i pogodzeni z pogromem puławianie już tylko czekali na końcowy gwizdek. Ale zanim to się stało, mogliśmy obejrzeć jeszcze jedną bramkę dla gospodarzy. Piłkarze Wisły po raz kolejny popełniają błąd przy wyprowadzeniu piłki z własnej połowy boiska i Jakub Pacocha podaje do Michała Chwiszczuka, który wystawia piłkę Dominikowi Szymankowi i tak pada 11. bramka dla Cisowianki. W 86. minucie meczu Cisowianka Drzewce Wisła Puławy 11-0. Po jednostronnej grze piłkarze Cisowianki udzielili srogiej lekcji młodym piłkarzom Wisły Puławy i wygrali 11-0. Moja drużyna jest co roku budowana od początku. Żeby sobie to uświadomić, to proszę zauważyć, że w zimie graliśmy sparing z Cisowianką, który wypadł uważam całkiem pozytywnie dla nas. I z tej drużyny miałem dzisiaj tylko 2 zawodników. Reszta to są zawodnicy, którzy przyszli z juniora młodszego, którzy jeszcze w klasie okręgowej nie są w stanie nawiązać rywalizacji z dorosłymi zawodnikami, którzy mają już jakieś doświadczenie i to widać na boisku. Także ja naprawdę nie robię z tego żadnej tragedii. Gratuluję chłopakom Cisowianki, którzy zagrali naprawdę momentami kapitalny mecz. No ale ja wiem, jak oni potrafią grać. Natomiast moi chłopcy, no cóż, ciężka praca i jestem pewien, że na wiosnę ta drużyna będzie wyglądała zupełnie inaczej. Spodziewaliśmy się, że głównie tutaj do nas przyjedzie młodzież, która dopiero, powiedzmy, uczy się grać w piłkę na poziomie seniorskim i co mogę powiedzieć, kontrolowaliśmy cały mecz pod nasze dyktando. Goście sobie stworzyli jedną sytuację chyba, ale mówię, no cały mecz kontrolowaliśmy i jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku, bo z meczu na mecz widać, że się rozkręcamy i ta gra wygląda już zdecydowanie lepiej niż na początku. Przed meczem na pewno tam jakiś jest sentyment, jakieś wspomnienia lekkie wracają, ale w trakcie meczu raczej się o tym nie myśli. Wiadomo, teraz jestem tutaj w Cisowiance i liczy się tylko, żeby tutaj wygrywać mecze i co weekend robić to samo. Trochę w pierwszej połowie jeszcze zabrakło trochę cierpliwości, byśmy parę razy lepiej się zachowali, to byśmy wcześniej tych bramek parę więcej strzelili. No ale tak jak mówię, na pewno gra była dzisiaj dobra dla kibiców, dużo bramek, to cieszy. Zagraliśmy dobre spotkanie, dużo bramek, dużo sytuacji, jeszcze więcej powinno być. Mimo że ciężkie boisko, to naprawdę parę sytuacji żeśmy rozegrali bardzo fajnie.
przewaga od początku do końca. Tak spodziewaliście się, że to spotkanie będzie przebiegało? Na początku zawsze z każdym zespołem jest ciężko. Póki strzelimy pierwszą bramkę, to później już tak worek się rozwiązuje. Wynik wysoki, aczkolwiek szkoda tych młodych chłopaków. Na pewno drużyna z potencjałem. No różnice było widać przede wszystkim w doświadczeniu przede wszystkim, nie? Ale no generalnie no wynik mówi sam za siebie, ale to nie ma też popadać w jakiś tam hura optymizm czy coś, tylko po prostu na chłodno to wszystko brać, nie?